jedna z miejscowości leżąca na trasie naszego przejazdu z Kazanłyku do Płowdiw. Płowdiw jest drugim co do wielkości miastem w Bułgarii. Liczy około 370 tysięcy mieszkańców. Bóstwo rzeki. Płowdiw leży nad rzeką Maricą. Stara część miasta Płowdiw jest wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zachowana średniowieczna ulica i domy bogatych kupców z połowy XIX wieku. Dom kupca Nikoły Netkowicza z 1863 roku. Regionalne Muzeum Historyczne w domu Dimitrisa Georgiadi z 1846 roku. Średniowieczna brama Hisarkapia z XI wieku. Ruiny baszty i fragment murów obronnych z III wieku. Muzeum etnograficzne w domu kupca Argira Kuyumcioglu z 1847 roku. Oryginalnie zachowany dom Stepana Hindliana z 1835 roku, przekształcony w muzeum. Dzwonnica cerkwi świętego Konstantyna i Heleny. Pierwszą świątynię zbudowano w tym miejscu już w 337 roku. Amfiteatr rzymski, miejsca dla widzów są położone w dwóch półkolach po 14 rzędów każde. Teatr mógł pomieścić 5 do 7 tysięcy widzów. Scena jest dwupoziomowa, a obiekt jest obecnie używany. Sobór Zaśnięcia Matki Bożej został wybudowany w 1844 roku. Ze starówki na wzgórzu Nebet Tepe zeszliśmy do współczesnej części miasta. Meczet Dżumaja z połowy XV wieku, jeden z największych i najstarszych na Bałkanach. Deptak na ulicy Księcia Aleksandra I. Rzeźba Milo, ekscentrycznego plotkarza z Płowdiw. Są tu liczne galerie, muzea i instytucje kultury. W 2019 roku miasto było europejską stolicą kultury.
Przy deptaku znajduje się Forum Romanum z I wieku. Miasto nosiło wówczas nazwę Filipopolis na cześć Filipa II Macedońskiego, który był ojcem Aleksandra Wielkiego. Gmach Poczty Głównej. Pod hotelem Ramada na końcu deptaka kończymy naszą wizytę w Plovdiv.